Nie, widzę, czy widzicie tą straszną policjantkę, która za okna mnie w tym wisi na 100 lat, już nigdy stąd nie wyjdę. Simon, nie panikuj. To jest moja i Fireouta gra, w której jest ukryty sekret, co się stało z Fireoutem. Chodź za mną, pokażę ci, gdzie jest. Ej, co? Ej, to prawdziwy popkot, let's go, okej, okay, zaraz niech może mi... Ej, co, czy on ten teren tu pisze? I let's go, jaki dobry, let's go, i pu... Ej, łyżeczka! Okej, więc jak zamieciłem się, to tą łyżeczką trzeba wejść tutaj, pyk, i kopiemy się, let's go, uciekamy z trzeciego więzienia. Ale w sumie, jak można dowiedzieć, co się stało z moim przyjacielem Fireoutem? Ty oczywiście chcesz się tak powiedzieć. Ej, co to jest? Szybko. Ej, dobra, fajnie, bo już lecę. Ogólnie to jest jakiś mega hard więzienie, bo zobaczcie, są lasery już nie dookoła, ale na razie się to udało. Dobra, teraz tylko, żeby na tym nie spaść. I uwaga, let's go. Tędy. Ej, co to jest ta policjantka? To było straszne. Ej, dobra, popka zgadza mi się, że na całe szczęście jej nie ma. I ogólnie musimy iść teraz wentami. Let's go, dobra, ta gra jest mega fajna. I dobra, teraz ten guzik trzeba kliknąć. Let's go. Jesteśmy coraz bliżej poznania prawdziwego sekretu Fireouta. W sumie popka tu się wydaje mi się znać na ten, dlatego let's go, proszę, nie dobrze zaprowadził. Ej, co to jest? Ej, czemu to jest policjant? Bary, co mu się stało? Zniszcz to. Okej, dobra, let's go. Ej, to trzeba zniszczyć. Uwaga, let's go, i kolejne wendy się otworzyły teraz. Jak to pięknie wygląda. I co się z nim stało? Dobra, w sumie, kto nie ryzykuje, ten popkarta nie oddajcie, let's go. Dobra, i uwaga, teraz ten day. Puuu, let's go, udało się. Ej, co tam jest? Ej, nie, ta straszna policjantka szuka mnie. Zobaczcie na te zdjęcie. Ej, dobra, to jest serio mega straszne. I uwaga, teraz hop, let's go, bo to jest ogólnie mega trudny poziom. I ej, nie. Ej, to się chciało zapaść potem. Ej, dobra, to całe szczęście. Ej, nie, popka tam wpadł. Ej, saga, i pół. Ej, nie, co to jest? Ej, nie, ona już się serio dowiedziała, że uciekliśmy z tego więzienia. Proszę, let's go. Proszę pomocy. Dobra, musimy. Ej, dobra, tamtędy chciał się skoczyć. Zaraz, no to miejsce na całe szczęście. Nie, widzę, zobaczcie na to, nasi cały czas bliżej. Uwaga, więc zaraz albo skoczę, albo zginę, let's go, udało się skoczyć. Nie, popka spadł. Simon, proszę, pomóż mi, albo nikt nie dowie się prawdy o Fireoucie. Ej, dobra, let's go, na całe szczęście dałeś radę, bo w sumie ja bym ci zawsze pomógł, let's go. Dobra, i teraz trzeba iść tędy. Dobra, obstawiam, że trzeba kliknąć ten znak. W ogóle to jestem pierwszy raz w tym więzieniu, dlatego na dzień wszystko się uda. Okej, dobra, już widzę, że stworzył się mega trudny parkour, let's go, bo zobaczcie, się cały czas chowa i pojawia. Dlatego let's go, teraz skaczę na to i pół, let's go, i udało się przeskoczyć, zobaczcie na to. Dobra, teraz tylko jeszcze popkat musi doskoczyć i juhu, daliśmy radę. Oj, słuchaj, kolejny poziom. Co to jest? Są jakieś kamery chyba, więc to otworzy pyk. Mam nadzieję, że nikt się o tym nie dowie. O nie, to jest ta straszna policjantka. Uważaj na kamery. Okej, dobra, popkat mówi, że uważasz na kamery, dlatego let's go, uwaga, te kamery idą w tą stronę, let's go. Ogólnie widzowie, wzięliśmy najgorszy tryb, jaki tylko włączy, jest najcięższy, żeby poznać całą prawdę moim przyjacielu. Ej, let's go, dobra, popkat już na mnie czeka. I co dalej? Ej, dobra, już nagarałem, patrzę, trzeba wziąć tutaj pyk to krzesełko i postawić je idealnie pod to, że możemy potem skoczyć. Dobra, let's go, i mam nadzieję, że coś nie rozwali. Proszę bardzo, pyk teraz staje na tym. Uwaga, trzeba rozwalić to na górze teraz. Let's go, udało się. I trzeba. Oj, nie spadłem z tego! Ale uwaga, druga próba. I uwaga, pół i pół. Udało mi się z tej szczęścia. Zaraz ja pójdę troszeczkę dalej. I o nie, ej, tu są. O, tu są toalety. Ale jestem za tu wskoczę. Bo mamy trzy drzwi do wyboru. Więc zaraz popka, musisz wreszcie trzecie. Ej, dobra, napisał, okej. Okay. Co on wybrał? Nie, let's go. To, ej, dobra, to straszna policjantka mam w toalecie. Ale to było serio moja creepy. Więc uwaga, teraz. Dobra, może ja teraz wybiorę te drzwi. Let's go i. O, fuk. Nie, co kupa robi, jaki bobek. Dobra, to nie. Ale uwaga, z moim fartem oczywiście ostatnia była poprawna. I let's go, uwaga, sorry burrito? Dobra, let's go, czyli ktoś chyba zjadł burrito i cały kibel wywalił. Ej, let's go, tutaj jesteśmy, to jesteśmy coraz bliżej spotkania Fireouta, mam nadzieję. Let's go, i uwaga, trzeba to tylko kliknąć, uwaga, że to się nie chowało i pół, dobra, przeskoczyłem. Ej, dobra, to się chował, nic, to jest hard. Kup Game Passa do pomocy. Okej, okay, widzę, skoro popkat mówi, że kupić Game Passa, to sobie mógłbym coś zrobić, żeby wspierać trochę właścicieli tego. O, ale bo zawsze trzeba być z mocem i rzucać graczami, dobra, bym chciał zobaczyć, tylko trzeba 300 robuxów. I w sumie, jak to kupię, czyli właśnie w tym momencie. I ktoś porwie Fireouta, to będę mógł z nim zrobić coś takiego, let's go. I na przykład, ej, co się stało? Ej, popkat, przepraszam. Ej, dobra, widzę, ja może tego już nie będę używać, let's go. Ej, co tu się dzieje? Te skały znikają, bo inni dobra się lecą cały czas. Ale zobaczcie, tu deska jest ogólnie, proszę, bo ona się tylko nie złamała. I uwaga, i złamała się. O, let's go, na całe szczęście nie pode mną i musimy iść teraz coraz dalej. I mam nadzieję, że jesteśmy już coraz bliżej poznania sekretu o Fireoucie. Wchodzimy tutaj, puu. To jest ta straszna policja. Zobaczcie na nim, jak ona wygląda. O, jak obleśnie, zobaczcie na ten uśmiech. Ej, zaraz uwaga, musimy kliknąć to pyk. I uwaga, uruchamia się teraz parkour. Dobra, teraz czekamy chwilkę, let's go, bo ogólnie boję się, że padnę i na całe szczęście nie poszedłem tam. I uwaga, ej, gdzie popka zniknął? Simon, to już ten moment, chodź. Ej, nie widzę, co on powiedział? Jaki to moment? Czy ja już mam... Nie, czy to się kryje ze serii co prawda o Fireoucie? Uwaga, ja tam spróbuję wejść i... Ej, bardzo się stresuję, let's go. I ej, Karol Fireout 2007-2022. Ej, co tu pisze, nie? Brother Popcat, ej, czyli Popcat, ty jesteś jego bratem tak naprawdę i zobaczcie na niego. Czemu to Fireout jest w tej trumnie? Co tu się stało? Za tymi drzwiami jest napisane, kiedy powróci. Ej, nie, dobra, let's go, w sumie mega Popcat się zna, bo jest koniec z jego bratem. Ej, uwaga, ja zrytykuję to sprawę, tylko uwaga, jakby ktoś tutaj wiecie, chciał czy zrobić, uwaga, muszę go sklepać, uwaga, i wchodzę. Ej, co to jest? Ich zajęć mnie nie jest dokończ obi, by wiedzieć, kiedy wracam na YouTube. Ej, dobra, co jeszcze nie musicie mega martwić, zaraz, chodź szybciej, Popcat. Uwaga, dokończ obi, kiedy wiecie, kiedy wracam na YouTube. Oczywiście, że się dowiem jako Sherlock Simon, uwaga, pyk, pyk, pyk. Uwaga, ej, nie. Nie, tylko nie straszna policjant, uwaga. Nie otworzy tutaj komuś tą celę, let's go, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będzie zła, uwaga, i co się to. Ej, o nie, on ją bije, chciałem powiedzieć, ale chyba jednak nie dała rady. Uwaga, teraz następny pyk, otwieram ci celkę, pyk. Uwaga, to jest sobie trochę mega złe, że my wyrzucamy tych celi z więzieniów.
patrzę sobie na odwrót. Ale uwaga, wyk, teraz jeszcze trzeci więzień i let's go, i ten więzień u sklepu, let's go, biedna policjantka. Ale w sumie, że nasze zamknięcie mnie, to ja sobie pójdę ten kluczyk. I uwaga, go wydaje mi się, trzeba wsadzić tutaj oto w te drzwi i patrzcie, jaka fajna animacja otwierania jest, jakiegoś skarbu czy coś. I let's go, gdzie my jesteśmy? Juhu, ej, to jest chyba pociąg do Fireroutowa. Jak się nie mylę, uwaga, tym pociągu musiał również czekać Fireout. I to jest data pociągu, to jest pociąg, kiedy nam powie, kiedy Fireout wróci. I puu, let's go. Dobra, jakaś kolejna stacja, już widzę, chyba powoli dojeżdżamy. Ej, zawsze chciałem być konduktorem pociągu, czy jeździć pociągiem, czy coś takiego. I uwaga, musimy tutaj iść tą linią, jak tylko może jest. Dobra, to są jakieś wenty. Ej, w ogóle gdzie jest Bobka? Najlepsze przed nami, złap mnie, jeżeli potrafisz. Ej, dobra, ej, Bobka już dogonił. Najlepsze jest przed nami, teraz uwaga, co on takiego znalazł? Ej, zobaczcie na to. Ej, Bobka, tak obrot Fireouta chyba zna się na rzecz, bo zobaczcie na to. Ej, nie, dobra, to mega, mega hard, teraz będzie pół. Ej, nie. Ej, dobra, to było serio mega hardcore, bo let's go, proszę bardzo. Ej, kto wziął ten tryb trudny w ogóle? Przecież ja tylko ukradłem cukierkę od mamy. A trafiłem do najtrudniejszego więzienia na świecie. Ale przynajmniej poznaliśmy prawdziwy sekret Fireouta. Dlatego, jeżeli teraz tylko chcę poznać, kiedy wróci na YouTube, bo to wszystko jest moje malutkie marzenie. I pół, let's go, dobra, dojdę do końca. I w sumie, co tutaj nas czeka? O nie, znowu jakieś palitacy. Uwaga, i pół. Nie, super spadłem. Co to ma być? Uwaga, i tam jakaś taka pani policjantka sobie je. Tak, mam nadzieję, że nic takiego nie widzi. Oho, no i chyba wykrakałem. Jak ja mam stąd wyjść? O, ogólnie odkryłem, to jest jakaś bazówka z jedzeń, dlatego szybko biorę w tym momencie. I pół, nie, no mnie koni cały czas kółko. Uwaga, ej, musimy do niej strzelać. Patrzcie, ile on ma HP. I dobra, trochę mega dużo. I ona jest trochę mega blisko, co mi się nie podoba. Dlatego uwaga, muszę strzelać w nią szybko. Najgorsze, że powiem, że jest mega mała i nie można przy tym uciec. Ale dobra, to jest. Ej, ona się powiększa. Musimy ją nakarmić, albo ona wybuchła. Ale tylko, że miała aż taki wielki brzuch, że wybuchnie. I pół. Ej, zaraz się z nią stało. I brzuch, jakieś się pomniejszył strasznie i zniknęła. Ej, zaraz, bierzemy ten kluczek, pyki, trzeba wrzucić do tego skarbu. I let's go, zobaczcie na to, co to jest. Oj, to jest jakiś wózek Fireouta taktycznie. Let's go, czyli tym wózku musimy teraz próbować przejechać. Ora, widzę, ogólnie w tym miejscu stoję mega długo, bo tak się zastanawiam, że to jest tryb hard, czyli może trzeba wziąć większy rozpęd troszeczkę. I pyk, teraz wzmocnienie kliknąć. Let's go, oj, co to ma być? Ja mówiłem, że nie wolno jechać szybko. Tak, mówię, dlaczego ja tak jadę? Ja nie chcę tak szybko jechać. Ej, let's go, jaka fajna tuba. Zaga, pyk, teraz trochę po boku. Ej, nie widzę, ja nie panuję na tym kontrolę. Patrzcie, co się dzieje, jak przywalą coś, to się źle może dla mnie skończyć. I pyk, teraz kolejne przyspieszenie. I dobra, może się jednak cofnę troszeczkę. Dobra, bo to było serio mega hard. I teraz puu, let's go, dobra, teraz się udało na całe szczęście. Teraz wymijamy te kolejne przeszkody. Uwaga, jeszcze jeden buścik klikamy. I kolejny buścik i patrzcie na to, co się teraz dzieje w tym momencie. I puu, let's go. Dobra, to jest serio mega satysfakcjonujące. I uwaga, ostatnia tuba przed nami. Teraz trzeba tak zrobić, pyk, i dychałem. Ej, dobra, to było serio mega stresujące. Simon, jesteśmy już coraz bliżej. Ej, jaki cud mnie Popka zawsze dogania. Ale uwaga, skoro Popka, że jesteśmy coraz bliżej, to znaczy, że już za sekundkę dosłownie poznamy, kiedy Fireout wróci na YouTube'ka. I let's go, i puu, dobra. I uwaga, teraz trzeba jakoś spać, żeby uwaga nie zginąć. I nie, co się znowu tym razem stało. Dobra, ogólnie musimy tutaj umyśleć czyjąś głowę i rozjęzmyć głowę tej policjantki. Dlatego to jest jakaś. Ej, nie, co ona powiedziała? Ej, ona mnie szuka swoimi oczami. Ej, ona ma. Zacznę to, ona ma bekon w oczach. Uwaga, let's go, teraz trzeba po tym przeskoczyć, pyk, i zaraz, zadałem coś takiego. Zaga, wezmę to w sumie, nie wiem, co to robi. Ej, widzę, rozszyfrowałem już to. Zobaczcie, uwaga, trzeba było jej tą wodę wylać na głowę. I w sumie wylejmy jej wodę na głowę i ta woda odpadła. Tego uwaga, mam kolejną głowę i trzeba tutaj postawić. I otworzy się kolejny portal. Ej, co to jest, jak to jest mega długie przejście? Ej, zacznij, tu się biegnie na takim strasznym przyspieszeniu. Ej, to w sumie to nie może nie będzie jednak takie łatwe, bo zobaczcie na to, tu co sekundę prawie mogę się coś rozwalić, ale dobra, na całe szczęście tego nie robię. I uwaga, let's go, i dobiegnę do końca w tym momencie. I uwaga, teraz musimy iść w lewo czy. Dobra, chyba w prawo tam była strzałka na ścianie. Zaga, puu, i rozwalamy to. I uwaga, tu mamy coś do. O, dobra, mamy do wyboru takie rzeczy. Zaga, postawimy tą skrzynkę jedną. I na tą skrzynkę na przykład postawmy. O, to krzesełko. Jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem, to musimy wejść tutaj. I dobra, let's go, na całe szczęście się udało. Ora, teraz hop, tutaj. Ej, let's go, i musimy coś zdobyć. Co to jest? Ej, dobra, jakaś. Ej, to jest kula chyba jakaś. Zaga, podchodzimy tu. I pyk, let's go, musimy Hulkiem to rozwalić. I musimy, dobra, dać się kulę do tej armaty. I uwaga, i zacznę to. O nie, straszna policjantka. I patrzcie, dostała w oko, let's go. I pół, ej, dobra, wycofała się. Zaraz, skoro teraz nie patrzę. Ej, czemu to jest krew? O nie. Teraz, skoro nie patrzę, let's go, teraz chciałbym wtedy mega szybciutko uciec. O, uwaga, let's go, teraz będzie totalny speedrun. Patrzcie na to, jedno klikam, bo ja bym chciał już serio mega tego dowiedzieć. O, uwaga, widzę teraz hop tutaj, jeszcze do drugiego, ostatniego przycisku. Uwaga, to będzie serio mega ryzykowny. Patrzcie na to. Ej, udało się, co szczęście. Ej, teraz, że to wstanie, że. Uwaga, musimy teraz wybrać. Zjeżdżalnia dziewczyny versus zjeżdżalnia chłopacy. Dobra, widzę, w ogóle, skoro to jest więzienie policjantki, to może wydaje mi się, że to będzie w sumie zjeżdżalnia dla dziewczyn, bo w sumie policjant tutaj pilnuje i proszę, ej, nie, co to. Ej, co to jest jakiś krata. A więc uwaga, widzę tak. Już wiem, że to jest w sumie zjeżdżalnia dla facetów. Czemu jesteś. Ej, to jest taki fajny pokoik, widzę, jak kiedyś też miałem taki mega dywan. I uwaga, ogólnie tutaj z tego co wiem, musimy znaleźć tajny przycisk. Lecz zostanie tutaj, bo go widzimy już, jak wysiadłem z tej windy. I uwaga, przez to otworzy nam się tutaj tędy drzwiczki i możemy stąd wyjść już powoli, mam nadzieję. I ogólnie zbliżamy się coraz bliżej do końca. Ej, Popcat, ile jeszcze zostało? Fireout mi powiedział, że już blisko. A więc uwaga, skoro tak Fireout powiedział Popcatowi, to w sumie nie ma opcji, że ktoś się mylił. Co to jest jakiś wielki boli? Ej, tak, uwaga, chcesz starcić tytanów, może lepiej. Ej, nie, dobra, może trochę wymknę, bo są wiele mniejszy. Ej, uwaga, kiedyś się rozprawimy, tak, skoro szybciej ta winda. Ej, nie, trzeba tam jechać w dół, proszę, tylko z tej góry nie zaskoczył na nas. Dobra, to jest trochę creepy, gdzie możemy jechać. Ej, nie, co to robi wielka. Czy to jest. Ej, nie, co to robi wielka policjantka, dobra? Ej, nie, 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 co się dzieje? Oła, ale mi przywaliła, no nie. I zobaczcie, zresztą windę rozwaliła i znowu jesteśmy w podziemiach. Więc wszystko, mamy tu
tutaj całą tą łopatkę i już uwaga. Kamice, nie mam pojęcia także jak to zrobić, bo zobaczcie, no, tu jest mega trudny poziom. Uwaga, trzeba podskoczyć i let's go, dobra, jeszcze tylko wykopać. I uwaga, teraz kolejny sens, uwaga, trzeba znowu podskoczyć i wykopać i let's go, dobra. I znowu to samo i uwaga, co jeszcze, to był akurat serio mega hard. I teraz jest najgorszy boss na świecie, czyli most takich pękających deseczek. Ej, zobaczcie, to jest serio mega straszne. I let's go, i popkać, jak popkać szybko biegnie, więc uwaga, muszę za nim dogonić, mam nadzieję, że się uda. I let's go, teraz pyk, pyk i potem co szczęście. Ej, dobra, ta policja się schowała. Dobra, skoro się schowała, to może tu przejdę, let's go, i zobaczcie, te kamienie się ogólnie niszczą. Dlatego musimy to serio mega szybko robić. I to jest wózeczek jakiś. Więc uwaga, let's go, wsiadam tego wózeczka i patrzcie, co się dzieje. Ej, mam nadzieję, że nie, czemu ja tu wsiadłem w ogóle, let's go. Co się stało? Ej, uwaga, zakręt, let's go. Ej, boki badaj, nie, czemu wsiadaj, nie chciałem wsiadać. Co się stało? O, mówiłem, że nie wiem kierować. Ej, uwaga, chcesz, nie widzę, nie pytajcie, jak uda mi się tu jechać. I uwaga, let's go, czy to jest już końcowa? Co to jest? Czemu to... Ej, co to robi? Ej, co pieski z psiego patrolu, let's go, co tu robi nagle? Uwaga, sobie teraz przejdę bokiem, tak, mam nadzieję, że nic się złego nie stanie. Zostawcie, proszę, pieski, let's go. I zobaczcie, co jest to Formuła 1? Lubię jeździć. Ej, let's go, ręce, jaka skrapopka, lubię się, też mega lubię jeździć. Uwaga, teraz znowu trzeba znowu użyć tego wzmocniacza, ale on co jakaś nie teraz tutaj. I tu uwaga, zobaczcie, na to taki mega trudny wyskok. Ale teraz zacznie się się go przeciąć. Uwaga, teraz znowu żyje. I pyk, ej, teraz ten wzmocnienie, sobie ten buźnik jest serio mega satysfakcjonujący. Nawet nie kto dodał, ale naprawdę jest szefem na całym świecie. Uwaga, zacznie na to. To jest ostatni boss, z którym musimy się zmierzyć. Jak go pokonamy, to na źródła się dowiedzieć, co się stało z Fireotem i kiedy wraca. Uwaga, let's go, trzyma się znowu bić rękoma. Co to jest? Ej, to jest jakaś walka do roboty. Ej, dawaj ją popchać, let's go. Ej, uwaga, jak w Minecraftie trzeba ją bić z Iron Golemem. Zobaczcie na to, widzę. Ej, ona nie może mnie dotknąć. To jest najlepsza taktyka na przejście tej gierki, która jest wymyślona przeze mnie autorsko. Tak, dokładnie, bo jestem mistrzem w biciu się. Ej, uwaga, widzę, ostateczny cios, ostateczne uderzenie, odwracam się raz i pół. Ej, let's go, otworzyło się. Ej, uwaga, mam nadzieję, że nic jakoś już nie stanie. Ej, to jest helikopter. Czy to znaczy, to jest koniec? Czy to znaczy, że po tą drogę, którą leciał mój przyjaciel Fyro? Tak, widzę, uwaga, mogę wejść do środka w tym momencie. I śmigło zaczęło się kręcić, let's go, i teraz odlatujemy z tego więzienia. Rysuje wynika na to, że Fyro musiał zobaczyć, przejść to całe więzienie, że z niego uciec. I let's go, i teraz odlatujemy.